Witam Was na krótkiej powtórce tego, czego uczyliśmy się we wtorek. We wtorek była taka dłuższa lekcja i przygotowałam ją na podstawie filmiku z amerykańskiego YouTube'a. I jeśli nie wiecie, jak po angielsku powiedzieć społeczeństwo, albo że coś rodzi konflikty, albo uczciwość, to zapraszam na dzisiejszą lekcję. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem znajdziecie e-book z notatkami z dzisiejszej lekcji, a w środku link do aplikacji Quizlet, gdzie możecie sobie właśnie ćwiczyć te słówka w postaci fiszek. Alright, so let's move on as quickly as possible to our revision today. So, as you can see, we have the list of our words. And the first one is boundary. Boundary is a line or a point that marks the limit of an area. Ok, boundary. Jakaś granica czegoś. Boundary. Stawiać granice. Ok, boundaries. The next one is society. It means a group of people living in the same country. In the same country, for example. Society. Społeczeństwo. Ok? The next one. To breed. To breed meaning to cause or give rise to something. Or to lead to the development of something, often something negative, like conflict. Rodzić. Rodzić konflikt, na przykład. Ok? To breed. The next one is honesty. When someone is honest or truthful, he or she has it. Czyli uczciwość, okay? Honesty, honesty. The next one, to reinforce. Reinforce, meaning to increase the strength or effectiveness of something by adding additional support. Czyli wzmocnić coś. Reinforce. All right, and the last one, expectation. Expectation is a belief or hope that something will happen, okay? Or that someone will act in a certain way. Expectations. Oczekiwania. Oczekiwania, expectation. I żeby poćwiczyć to słownictwo praktycznie, w takim praktycznym zastosowaniu, to pokażę Wam dzisiaj jedną z interaktywnych gier, którą możecie znaleźć w moim e-booku, który jest rozszerzeniem tego darmowego e-booka, który możecie pobrać w opisie pod filmem. Alright, so look at the first example. The new policy was introduced to establish a clear what? Between acceptable and unacceptable behavior. And we have society, boundary, expectation, and honesty. The new policy was introduced to establish a clear what between acceptable and unacceptable behavior. A clear boundary. To establish a clear boundary. Czyli zobaczcie, nowa polityka została wprowadzona, aby ustanowić wyraźną co? Wyraźną granicę między akceptowalnym i nieakceptowalnym zachowaniem. Ok? Nowa polityka została wprowadzona, aby ustanowić wyraźną granicę. Wyraźna granica, a clear boundary between acceptable and unacceptable behavior. The next one. A healthy what is crucial for the development and education of young people. A healthy society is crucial for the development and education of young people. So true. Czyli zdrowe społeczeństwo jest kluczowe dla rozwoju i edukacji młodych ludzi. Constant criticism can do what? Can resentment and conflict in a team. Constant criticism can, I think we need a verb here, can breed resentment and conflict in a team. Czyli co rodzi urazy i konflikty w zespole? Ciągła krytyka, constant criticism can breed, okay, resentment and conflict in a team. The next one. All right, so the first place is a gap. So, what in communication is
essential to build trust and effective teamwork. And communication is essential to build trust and effective teamwork. Uczciwość. Honesty. Ok, uczciwość w komunikacji jest niezbędna do budowania zaufania i efektywnej pracy zespołowej. The next one. Positive feedback helps to wzmocnić, reinforce students' confidence and motivation. Czyli takie pozytywne opinie, prawda, pomagają wzmocnić pewność siebie i motywację uczniów. And the last one, high what from parents and children can motivate students to perform well in school. High expectations from parents and teachers can motivate students to perform well in school. Czyli wysokie oczekiwania ze strony rodziców i nauczycieli mogą motywować uczniów do dobrych wyników w szkole. Motywować mogą albo i nie. Tutaj na pewno wymagane jest wyczucie sytuacji. So, remember, boundary, jakaś granica, boundary, stawiać granice albo jasne granice, clear boundaries. Society, społeczeństwo, society. To breed conflicts, for example, rodzić konflikty, coś rodzi konflikty. Honesty, pamiętajcie bez tego chy na początku, honesty, uczciwość, odsłówka honest, to be honest, mówimy, prawda? Szczerze mówiąc, to be honest, a tutaj mamy rzeczownik, czyli honesty. Reinforce, czyli wzmacniać coś, reinforce. And the last one, expectation, jakieś oczekiwanie, nadzieje, przewidywanie czegoś. Alright, so thank you so much for today. I pamiętajcie, że wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie pod filmem. Thank you so much, bye bye. A jeśli kogoś nie było na poprzednich krótkich powtórkach, zapraszam tutaj.